Dzień doberek, reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Brzegu. Chyba po raz pierwszy tak naprawdę tak typowo teraz już turystycznie zostaniemy tutaj do jutra i mamy zamiar poznać lepiej to miasto. Lecimy najpierw coś zjeść. Moi rodzice już są w... Gdzie ty jesteś? Ej, nie do tej kamery! Halo, ja już dzióbkę robię tu. No dobra, zróbcie sobie selfie i lecimy dalej. Dzięki. To była moja fanka. A, no tak. Czekała tu, aż zamarzła. Skamieniała na mój widok. O kurde. No. Ojej. Wietrznie jest, to już mówiłam. Lecimy do knajpki. Stałówka. Tam są moi rodzice. I chętnie też coś zjemy. I wtedy przyjemy. Być może po tym wszystkim zaczniemy składać nasze zdanie. No, to ładuj skład. Przemieściliśmy się trochę w stronę molo, wysiedliśmy z auta i już słychać szum morza, także naprawdę trafiliśmy do Kołobrzegu. Pierwsze zakupy poczynione, pamiątka już jest. Jeszcze Kołobrzegu dobrze nie widzieliśmy, ale w razie czego sobie zobaczymy na magnesiku. Na razie ciemno, ale pięknie jest podświetlony Kołobrzeg świątecznie. To są naprawdę w rzeczywistości, tak, zobaczcie. Tak, rzeczywiście, widzicie, ryby jak samochody. Bo to jest parking samochodów i parking rybny. Ja się zastanawiałam nad morsowaniem, ale jak tu widzę, że tu są takie ryby. To są te ryby, co można wypożyczać i ten się kurde. I pływać na nich? Tak. Jest, teraz. Co można? Taką rybę jadłam. W banku pożyczasz. Co pożyczasz? W banku pożyczasz. W banku? A. Reklama skąd siadła. Ja sobie nie widziałam chyba. A, strzeliłam. Kołobrzeskie molo w świątecznym wydaniu. Zresztą całe miasto jest pięknie oświetlone. Jest mnóstwo takich dekoracji już naszykowanych na święta i klimat jest naprawdę wspaniały. Galeria Molo, a my idziemy prosto w stronę dźwięku szumu fal. Zachodzącego słońca, szumu fal, delfinów. Delfinów? To będą delfiny, Rafał? Ty pływałeś na morzach, to ten. A ja widziałem kiedyś delfiny, no ja. Jak płynąłem statkiem, no może północnym, miałem takie, płynęły obok statku. To w sumie teraz jest tak zimno, jak one pływają na Morzu Północnym, to mogłyby teraz tutaj podpłynąć, bo jest tak, też tak zimno. Jak lubią, czemu nie? O matko, na lody? Ty, eskimoska, za gorąco ci? Boję się, że mi zdmuchnie. Chyba na ciepłe lody teraz. Oczywiście, standardowe miejsce do zwiedzania. Mewy! Jeszcze mogłaby dźwięk jakiś wydawać. Nie. Tu jakie wielkie fajne. A, wydaje. Mniej taki ten... Tu rzeczywiście łuk jest. Różowy łuk, tak. Ja cię, idę zajrzeć dalej. Ja już przepadłam. Chodźcie, zdjęcie zrobimy. Jest morze. Ale tu jest plaża szeroka. Wow, wielka. No dobra, ja wiem, że my nad zatoką mieszkaliśmy, nie nad morzem. Tak wiele osób wypominało. A tutaj otwarta przestrzeń.
proszę bardzo. Ale naprawdę szeroka ta plaża jest. Fale, i długaśne molo, i fale głośne. Opalać się nie będziemy, ale mikołajki bardzo fajne. Blasku lamp wieczorne. Bo to jest taki nowy, modny sposób opalania na ćmę. Ale nie dolecisz tam. Chociaż taki wiatr, że może zaraz... jest zimno. Prawdziwe wakacje. Wzięliście kąpielówki z samochodu? Skakujemy? Czy latanie chyba? Bez żadnej paralotni. Ojej, pięknie. Ile tutaj jest mew. Ale dużo ptasiorów, nie? Przyznam, że nieźle sobie tu wykombinowali z tą pogodą i tutaj chyba marketing tej kawiarni bardzo, bardzo fajnie zadziałał kreatywnie, że taki wiatr i takie fale i takie zimno załatwili, bo to jest najlepsza reklama, żeby tutaj wyjść i się schować i zamówić czekoladę gorącą, koferki i piwko grzane. Takie różności. Czekam. O, na dworze też. Czyli co? My mamy czekoladki z chili. Tak, jak pachnie, zaraz ci to skupię. Jest tutaj, widzę. Chila. Będzie chill. I co? Degustacja? Dobra. Pali w gardle? Jeszcze nie. Trzeba rozmieszać. A jak tam czekoladka z cynamonem? Też rozgrzewająca. Taka po prostu, że od razu nastrój. Jej! Yeah. Oh, oh, oh. Jaka mikołajka. Ty, a ty chyba niegrzeczny byłeś, bo jeszcze nic nie dostałeś. Jak zawsze. No teraz tu się pięknie rozgrzewamy. Tu jakieś grzęce, czekoladki gorące, goferki. Czyli tak, goferki będą zaliczone, to jeszcze zapiekanki, jak jeszcze obowiązkowe takie nad morzem są. Potrawy. Rybka z frytkami, kąpiel, żeby dłoń chociaż zamoczyć. To będzie trudne. Jedno można poświęcić. Idziemy się zameldować. Jesteśmy na osiedlu Polanki Park. Jesteśmy w tym budynku, bo kojarzę tę salę zabaw ze zdjęć. Szukamy wejścia 1D.
wejście i do portiera mieliśmy się zgłosić, tak myślę. A proszę, proszę. No to, to chyba tutaj. Aha. Próbujemy. Ups. Okay. Jakie urocze kosze. Plażowe. O, widzę fitness i widzę basen. Dzień dobry. No tak, jeszcze nie weszliśmy, ale już jesteśmy trochę rozczarowani, bo dopiero na miejscu się okazało, że trwają prace konserwacyjne i basen jest nieczynny i żadnej informacji nie było. I tak trochę słabo. Ja jestem bardzo rozczarowany. Ja też. Musimy jechać na basen teraz. Dobra, lipa. Specjalnie przyjechaliśmy wcześniej, żeby pójść na basen. Idziemy. Ale pokój chyba fajny. Znaczy pokój. Ho, ho, ho. Chata. Ej, sporo tu jest miejsca. Patrzę, cały apartament. Czad. Nie mam jak zapalić światło, bo za dużo rzeczy mam. No pięknie. A my tu, uwaga, włączę aparatem. Nie, zgasiłam. Zapaliłam. I zapaliłam. Jest, no pięknie. I z kuchnią. Kuchnia, kuchnia. Nie, no właśnie, już nie musimy zachwycać. No dobra, narzekać nie będziemy aż tak, ale no słabo, że nie było informacji. Zanim zasiądę do reklamowania się na Airbnb, w sensie reklamowania się. Uja! Nie wiem, czy coś widzicie, czekajcie. O, wycofa mała trochę. Jest balkon, taki taras w sumie. Od zawietrznej jesteśmy. Czy od tak, nie zawietrznej. Tak, osłonięci. Ojej, faktycznie fajnie. Ale gwiazd już. No, naprawdę. Góry i morze. Fajnie. Nie no, oj, tutaj. Pięknie. Ładnie na balkonie, widzę fajnie. Lodóweczka. A, też fajnie zabudowane. PlayStation grali. O nie. Ciekawe inspiracje. Właśnie, jak to się urządzić. Co tu mamy? Zmywarki, inne rzeczy. O, zmywarki. O, ale fajnie się szafka otwiera. Ale ty nie kupiłeś grzańca, trzeba, to są takie kieliszki. Nie, no zawracamy, zawracamy. O, toster mamy. Minęło trochę czasu. Ja się zrelaksowałam pisząc wiadomość motywującą, informującą o tym, że nie do końca nam się podoba to, że nie ma tutaj basenu, bo bardzo nam się nie podoba, ale kąpielówki postanowiłyśmy wykorzystać, tylko że nie swoje, ale męskie. Faceci nam padli. Ja w koszulce swojej zostałam. Za to skarpety Rafała mam świąteczne. Dzisiaj akurat cały dzień. I lecimy na siłownię. Zaraz będziemy odkrywać różne nie narzędzia, sprzęty, urządzenia, które nie wiemy jeszcze do końca, ja co do czego długo ten. Tak, ale będzie zabawnie przynajmniej. Lecimy na siłownię. Są moje męskie pompierówki i świąteczne skarpety. Cisnąłeś start? Nic? Może stwierdziło, że już jesteś zbyt fit.
No tak i tak, no bo to różne mięśnie. Coś. Tak. Trzeba było nam otworzyć bazę, tak? Teraz tu mówią śmieszne. Właśnie, pływać umiemy, no. Na siłowni nie wiemy, co robić. Ja już wiem. Ale się nie poddałyśmy. Tak, jest fajnie. Tam są jakieś obrazki. Tam jest jakiś instruktaż. Jest ileś tam możliwości wykorzystania. A my wymyślamy jeszcze nowe. A no co zobacz tą żółtą kulką coś. Halo. Nie wiem. Bo się przekłada. A nie, może to jakoś. No bo tu jest, patrz, to są różne te dziurki. No niby tak. A na różnej wysokości to jest ten drążek chyba. No tak, dobra. Tak. Fajnie, bardzo było fajnie. Jestem bardzo zrelaksowana, ale tylko dlatego, że włączyłyśmy sobie jogę w telefonie, ale to była bardzo dobra mata, wygodna, na której sobie ćwiczyłyśmy jogę na dobranoc i była wspaniała. Nie, i w ogóle na siłowni spoko, tylko zostaniemy przy basenie. Tak. Wieczorna herbatka gotowa, co prawda nie z naszego kalendarza adwentowego, tamten został w domu herbatkowy, ale mamy przy sobie zdrabkę, więc zaraz sprawdzimy, ile jutro możemy wydać na jakieś szaleństwa i pamiątki z nadmorza. 7 to już jest. Zaglądamy do tego domku, najpierw sprawdzamy, ile możemy wygrać. 100. Na co wydamy 100? Ile prawdy? Na giereczki. Na giereczki, mówisz, ale jakieś świąteczne. Tak. Dobra. Prezencik by się przydał. A jest piernik. Co ma piernik do prezentu? To ja nie wiem. Nie, no ale już coś, chyba... Coś, póki co ta zdrabka mi się nie podoba, aczkolwiek emocje rosną. Ale cały czas. Bardziej piernik do prezentu niż do wiatraka. No już bardziej, rzeczywiście. No. Tak, że myślę, jakiś że już jesteśmy blisko. Jakiś to, tak, sens ma. No. Dzisiejszym zadaniem akcji Dzień Dobry Kryniferek, czyli naszego kalendarza adwentowego z zadaniami, które realizujemy razem z Wami na Instagramie, było, nie pamiętam jak zaczęłam to zdanie, ale zadanie polegało na tym, żeby pokazać, co Święty Mikołaj albo jakiś jego pomocnik przyniósł Wam na Mikołajki. Także chwalimy się wszyscy swoimi prezentami dzisiaj na Instagramie i my również się chwalimy, ale nagraliśmy materiał, który jest tak długi, że... No bo po prostu dostaliśmy prezentów. Ten przyjazd do Kołobrzegu miał być prezentem mikołajkowym, no i oczywiście był, ale tu się okazało, że my tu spotkaliśmy Mikołaja, dostaliśmy masę prezentów i po prostu zawartość tych od toreb pokażemy w osobnym filmie z relacją ze spotkania, z pierwszego spotkania influencerów w Kołobrzegu, więc my zrealizowaliśmy swoje zadanie właśnie w innym filmie, a teraz zobaczymy, co Wy dostaliście na Mikołajki. Wczoraj Kinga doradziła nam, żebyśmy zapowiadali zadania vlogmasowe dzień wcześniej. No i dzisiaj proszę bardzo, cwaniera pierwsza przysłała nam zgłoszenie. Ona takim rannym ptaszkiem jest tutaj razem z Remciem, także podesłali nam zdjęcie swoich prezentów od Świętego Mikołaja. Są tutaj książeczki, miseczki do kompletu, baśnie takie co Jednatka kupiła wcześniej, kubeczki, baśnie świata i co to jeszcze? Jeszcze ma tańczących, lewitujących Mikołaj. Co? A co oni tu dostali, się nie pochwalili? No to jest to czekoladowe, co my im kupiliśmy, Grażyna. Może dlatego się Jezus Maria. Bo założyli, że o tym wiemy, co mu daliśmy. Im daliśmy. Nie poznałam, myślałam, że to jest jakiś aparat. Ze mnie jest aparat. Tutaj Nona Milagrosa przesłała nam czekoladowego Mikołaja, którego prawdopodobnie zjadła sobie do kawki. Ten czekoladowy tak Mikołaj to jest tylko dodatek, bo tutaj tak, dalej widać już w sumie wszystko. To są takie pyszności na talerzu, że ja nie wiem, czy ten Mikołaj zniknął, czy te pyszności, czy i to, ale to jest sercowniczka, więc wie co dobre. Na pewno takie słodkości lubi. A to nasza taka zajawka, że przyjechaliśmy do Kołobrzegu. Mhm.
Tutaj mamy od Justyny. Była grzeczna, no wiadomo, że była grzeczna. Jak dostała Mikołaja, jego plany, tego pysznego, no to na pewno musiała być grzeczna. Super tak, są te Mikołajki. Tak, i choinkę widzę, chyba żywą, no. Nie? Chyba żywa choineczka. Nie ma, już jest ubrana na pewno. Lampeczki, w ogóle piękna, piękna. Bardzo ładna. O. Dalej przechodzimy. Tak jest. Kuchnia Monika. Jest sercem domu u Moniki, pięknie. I to chyba jakiś wieczór filmowy się szykuje. Tak, takie wydanie popcornu, no to on musi być jakiś pewnie świąteczny film w telewizji w takim razie. Dajcie znać, co oglądaliście. Patrycja Wołoszyn. O, tutaj takie podsumowanie. Śliwki w czekoladzie. No, uwielbiamy. Przed chwilą patrz, bilet do teatru. Tak, no to no jest tak, to, co to jest to, co właśnie było, tak, nie? Tak, tak, tak. Wczoraj się dowiedzieliśmy. Pyszny Mikołaj, upolowane. Który zniknął. No, mówiliśmy, żeby papierki też wrzucać. Dobrze, wszystko to, co już udokumentowane. Tak, tak. Wspaniale. Będziemy liczyć wam kalorie, bo śliwki w czekoladzie, no przepyszne. Nie, nie, myślę, żebyśmy nie zliczyli sercownikowych kalorii. Nie, no, nie róbmy sobie nie tego. Nie można na święta liczyć. Podsumowanie naszych vlogmasów. O, proszę, teraz chwila do sprawdzenia. Każdy sobie tutaj weryfikuje, czy widział już wszystkie vlogi z tak. tego tygodnia. No dobra. Tego jeszcze na pewno nie widzieli, bo jest nowy. A, no, kto ich tam wie? O, no. Proszę Państwa, a tutaj no, tutaj. Zrobiliśmy ankietę, no i jest takie pół na pół. 54% naszych sercowników było grzecznych. Tak jest, przynajmniej według siebie. A niektórzy nie byli grzeczni, ale proszę, żeby nie mówić Mikołajowi, no także już zostawmy to. To już przypał. Ale nie, no ma wam mówić Mikołajowi. Nie, no chyba, że Mikołaj ogląda vloga. Nie, Mikołaj nie ma internetu. Nie, bo Mikołajka zarobiony jeszcze jest, to pewnie nie widzi vlogów na bieżąco. Tyle vlogmasów fajnych się pojawia. Domowe Love i choina i świeczka. Boże, jak co, oni są vlogmasowi w ogóle. Cały czas działają intensywnie, cały grudzień. Oni mają bardzo ładny, w ogóle strasznie udekorowany dom zawsze. Tak, tak przepięknie. Strasznie ładnie. Strasznie macie udekorowany dom. Książkowa potworka jest w Gdańsku na Jarmarku Świątecznym. Cudownie, dzięki za relację. Dziękuję bardzo. No, kawałek naszego Gdańska kochanego. Elva Reeds. Baby, it's cold outside. No, dlatego co tam leci? Siedzimy w domku i słuchamy Feliz Navidad. No to super. Przy herbatce albo kawce, no albo jeszcze czymś innym pysznym. Bardzo ładnie. Świeczuszka w dekoracjach świątecznych, pięknie. Hubert tutaj zaszalał. Trzy Mikołaje. Trzy pomarańcze czy mandarynki. Smak świąt. Tak, już świata całego, to już naprawdę. Artur Bieliński ma świąteczną dyskotekę z Reniferem. Albo z misiem polarnym. Ja cię kręcę. Nie, no Renifer. A, może miś? No tak, coś fajnego. Artur, powiedz, czy to Renifer, czy miś? No, ważne, że ma kulę dyskotekową. Tak jest, imprezowicz jakiś świąteczny vlog masowy. Mama Smurfa i Smurfetki ma już całą tutaj, to jest cały skarpeta. Cały budzik uzupełniony słodyczami. Ja tak. cię kręcę. Ja jestem ciekawa, co to jest za rozmiar buciku, bo jest po prostu boski. Przeboski z Mikołajem. I Mikołaj w środku i jakaś taka szyszka. Bombka i druga bombeczka na choinkę. No ciekawe, czy wytrzyma, żeby ją powiesić na choince. Ciekawe. No, zanim powiesi tą skarpetę, to już zniknęły te słodycze. No tak by było u nas w domu na bank. Takie papierki by tylko leżały u nas. O, a, tutaj zdjęcie dzisiejszego spotkania. Właśnie jeszcze my swojego nie wrzucaliśmy, w sensie swojego, na nasz profil. Musimy nadrobić, mieliśmy intensywny dzień, ale dziewczyny już tutaj relacje wrzucały na bieżąco. I tutaj będę Emika 26 wrzuciła. Tak, no było bosko, naprawdę. Tak minęło szybciutko, ale bardzo intensywnie i na sesję się załapaliśmy. Tutaj widać właśnie, tak, tu, jeżeli chcecie też wpaść na te profile, o, no to tutaj mamy są dziewczyny, pewnie, że chcecie. Wszystkie dziewczyny jakby wypisane. Tak. Zaglądamy na Instagram. No i tu znowu. Tutaj Instagram kontra rzeczywistość. Tak jest, dokładnie tę minę. To musicie zobaczyć no na tak. żywo. Fajnie się naprawdę Julia wygupialiśmy. Bym powiedziała wygupiałyśmy, ale był też Rafał. Tak. Ja mam długie włosy. O, i to już dzisiejszy koniec. Kurde, no. Naszych świątecznych prezentów mikołajkowych. Zapraszamy was na nasz profil. Bo tutaj i tutaj. O, jeszcze musimy dać nową okładkę, tak, bo tu już jest druga relacja, czyli tutaj już przekroczyło 100 relacji waszych. Jeżeli byście tu nie znaleźli na przykład waszej relacji, to możecie następna. Tu znaleźć, niedługo, ale tu będzie taka okładka nowa. Tak, no, jest. Sorry. O, tu ustawienia. No. I na Instagramie naszym też jest świątecznie. U was również oznaczacie nas na zdjęciach. To mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Super. Że dziękuję możemy bardzo was widzieć, też wasze przygotowania. Także Instagram dzisiaj naprawdę się spisał mikołajkowo.
Zabieram się za montowanie odcinka. 7 dzień vlogmasa za nami. Minął bardzo, bardzo intensywnie i fajnie. Ale szybko leci jakoś ten vlogmas, nie? Jakoś już po Mikołajkach. Tak, teraz tylko. Teraz co, już tylko prezenty na urodziny dostanę i prezenty na święta i koniec, nie? O, jeszcze masz imieniny w styczniu, więc wiesz, nie marudź. A nie, to jeszcze najlepsze przed nami. Tak, no, można ustawiłeś powiedzieć. Się nieźle, kurczę. Chciałam jeszcze coś dodać, ale już zapomniałam. Bo tu w naszych vlogach już nic dodać, nic ująć, albo na przykład ująć wszystko. Jest apartament nasz, naprawdę cudowny. To było mega tak śmieszne, że tylko ja się zaśmiałam. Zaczynasz jak ja śmiać. Może ktoś się was zaśmiał. Dla kurtuazji, żeby nie było, że tylko ja się śmieję ze swoich żart. A żeby nie było, że ja tak tylko wybrzydzam, że tu nie ma basenu i marudza, apartament jest naprawdę fajny, ale niepokoi mnie to, że jak wcześniej nie było kontaktu z wynajmującymi, bo nie odpisywali na nasze pytania, tak teraz odpisują i niezbyt fajnie i po prostu będziemy się powoływać na Airbnb, no bo po prostu oferta była jakby... Nie, no wprowadzała w błąd, bo po prostu liczyliśmy, nie ukrywamy na ten basen, no, już taki był wiecie, naprawdę standard, tutaj... Tak, już nam się w dupkach poprzewracało, tak, tak, to małe tak. wymagania, nie? Nie, no... nie, po prostu gdyby była gdziekolwiek informacja, tak, a nie było... Nie narzekajmy, ale po prostu jakoś tam się chcemy dogadać. Lipa wyszła z tym, że właśnie nie było nigdzie podanej, że... No ale też nie kontrolujemy jakoś nie, tak bardzo, nie. Tylko po prostu ja tak... Napisała im to... po prostu, napomknęła, że no przepraszam bardzo, tak, ale nie było napisane, że to jest nieczynne, przepraszam bardzo. Tak, i jak mi odpisali, że no coś tam, przepraszamy bardzo, ale coś tam, to jeszcze wtedy napisałam, że no przepraszam bardzo, ale coś tam. No, to właśnie taka jest. Więc myślę, że po prostu dlatego zadam się nie dyskutują, oni jeszcze tego nie wiedzą, ja to wiem już bardzo dobrze. I nie. Ale niech nikogo to nie zrazi do Airbnb, bo my raz mieliśmy nieprzyjemną sytuację z wynajmującym i Airbnb nam bardzo pomogło z tym. Tak, także byliśmy za granicą no w Barcelonie. Tak. I apartament jest naprawdę spoko, no jedyny właśnie, apartament jest bardzo ładny. Oferta wprowadzała błąd, no ale nic strasznego się nie dzieje tak naprawdę. I jeżeli będziecie zainteresowani tym miejscem albo jakimś to, innym, to podrzucamy w opisie kod zniżkowy. A szczególnie... 138 zł na pierwszą rezerwację. I szczególnie, a że zarobimy 5 dyszek. Tak, i szczególnie, że często korzystamy z tego Airbnb i może dwa razy tylko nam się trafiło coś takiego, że no, może drugi raz teraz. Tak, drugi raz teraz, że nie jest do końca tak w 100% to, co było, ale w większości przypadków, z których korzystaliśmy, super. Było zawsze no tak, jak było w ofercie, ja było najbardziej jestem wszystko na mieszkanie okay, w Barcelonie, co był kod i było takie... Tak, to mieszkanie było super. W ogóle tam też było napisane, że będzie kod. Ja mam uczulenie na sierść, ale uznałem, w sumie fajnie będzie ten kot. Nie miałem wybitnie, bo on miał swój pokój oddzielny. No. On sobie tam spał, a my drugi. To jest życie takiego kota. Także już dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, do kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę pod filmem, śledzenia naszych zadań na Instagramie. I dołączania do akcji. Tak, dzień dobry, kręciferek. Patrzcie na nasze Instastories, szukajcie nowych zadań i do zobaczenia jutro. Pa!